Mało aktywny, można było powiedzieć. Także umówmy się, że życie social nie jest moim mocną stroną, ale jestem. Robert Kubica ma prawo jazdy. Zdał na nie w wieku 17 lat. Dawniej przepisy były trochę chyba inne niż teraz i w Polsce można było mieć prawo jazdy od 17 roku życia. I nawet można powiedzieć, że był to duży sukces, ponieważ zdałem za pierwszym razem. Chociaż nie było łatwo, ponieważ pan z instruktor mi powiedział, że na koniec już jazdy po Krakowie, wjeżdżając już na plac, powiedział mi, że jeżdżę sennie. No i akurat myślę, że był to komplement. Na torze pojawię się, jeśli chodzi o moją osobę, to pojawię się w padoku w Austrii na pierwszym wyścigu Formuły 1 już na początku lipca. Jeśli chodzi o jazdy, to na pewno na torze w Spa, pierwszy wyścig DTM na początku sierpnia, ale bardzo możliwe, że pojawi się też wcześniej. Symulator jest dużą częścią mojej pracy, jeśli chodzi o Alfa Romeo Racing Orlen. Każdy zespół Formuły 1 dysponuje symulatorem. Niektóre zespoły już tak naprawdę zainwestowały sporo czasu i pieniędzy w te symulatory i stają się naprawdę coraz bardziej realistyczne, coraz bardziej ważne, nie tylko dla kierowców, ale też dla inżynierów i projektantów, ponieważ to, co zajmowało dawniej kilka miesięcy na wyprodukowanie, przetestowanie komponentów czy też części na torze, teraz może to zająć kilka godzin i już mamy jakby informacje i opinie kierowców na symulatorze. My jako zespół jesteśmy dosyć nowym zespołem, jeśli chodzi o symulator. Pracujemy nad tym, żeby ten symulator stawał się coraz lepszy, coraz bardziej realistyczny i też coraz bliżej rzeczywistości. Dlatego też moja rola jest ważna i dlatego też będą bardzo ważne moje jazdy, jeśli by się uda w rzeczywistości, w piątki, ponieważ żeby odpowiednio jakby rozwijać symulator, trzeba wiedzieć też, co się dzieje z bolidem na co dzień w rzeczywistości. Monza jest moim jednym z ulubionych torów. Jest bardzo miłym miejscem dla mojego serca, można by było powiedzieć tak. Tor, który zawsze budzi u mnie sporo emocji i sporo jakby pozytywnych wspomnień. Nawet już po raz pierwszy na Monzy tak naprawdę wystartowałem w go-kartach, w natorze, który był ustawiony na pit lane i na prostej startowej w 6-godzinnym wyścigu. Fajna historia jest taka, że to był 98 rok. Ja po raz pierwszy przyjechałem na Monzę jako kierowca Formuły Renault w 2001 roku i dużo osób pamiętało mnie z tego wyścigu. Twitch stał się ostatnio bardzo modny, też jeśli chodzi o niektórych kierowców Formuły 1, ale ja na nim nie funkcjonuję. Z Bartkiem poznaliśmy się na początku roku dzięki Orlen Team. Znałem oczywiście nazwisko, znałem sylwetkę sportowca jako sportowca, ale też ostatnio poznałem go bardziej jako normalnego człowieka i naprawdę pełen szacunek, jeśli chodzi o wyniki sportowe, ale nie tylko, też poza stadionem, poza jakby bycia żużlowcem. Nawet ostatnio popedałowaliśmy trochę razem wirtualnych Tour de Pologne. Także jesteśmy w kontakcie i życzę mu wszystkiego najlepszego i powodzenia.